Hej, aloha, ja jestem Maciej z My Ukulele World, a w dzisiejszej cotygodniowej szybkiej lekcji ukulele pokażę Wam, jak zagrać istną klasykę indie rocka końcówki lat 80. Kawałek Where Is My Mind od The Pixies. Będziemy potrzebować zaledwie 5 par chordów i prostego bicia. Niemal przez całą piosenkę nasz riff będzie się zapętlał, z pewnym wyjątkiem, jednak o tym za chwilkę. Zacznijmy może od naszych pary chordów. Naszym pierwszym pary chordem potrzebnym do zagrania tego kawałka jest to pary chord E5. Robimy poprzeczkę na progu czwarty i dokładamy palec na strunę drugą, próg siódmy. Drugi pary chord to Cis5. Poprzeczka na progu pierwszym i dociskamy strunę drugą na progu czwartym. Power chord trzeci, Gis5. Dociskamy strunę drugą na progu czwartym, strunę trzecią na progu trzecim i strunę czwartą na progu pierwszym. Czwarty to A5. Struna druga na progu piątym, struna trzecia próg czwarty i struna czwarta próg drugi. No i ostatni B5. Struna druga próg siódmy, struna trzecia próg szósty i struna czwarta próg czwarty. Akordy już znamy. Może przejdźmy do naszego pierwszego riffu, który będziemy zapętlać niemal przez całą piosenkę, z wyjątkiem końcówki refrenu. Kolejność akordów na naszym pierwszym riffie, który będziemy grali na zwrotkach i prawie całym refrenie, wygląda następująco. E5, Cis5, Gis5 oraz A5. Jeżeli zaś chodzi o bicie, to na akordzie E5, Cis5 oraz Gis5 będziemy uderzać struny czterokrotnie od góry do dołu i raz od dołu do góry. A na power chordzie A5 struny uderzamy raz od góry do dołu, a następnie trzykrotnie uderzamy od góry do dołu i od dołu do góry. Może cały riff. Nic trudnego, prawda? I ten riff będziemy zapętlać niemal przez całą piosenkę. Oprócz końcówki refrenu, gdzie riff wygląda następująco. Tutaj nasze power chordy gramy w następującej kolejności. E5, Gis5, A5, Cis5 oraz B5. Na power chordzie E5 oraz Gis5 struny uderzamy czterokrotnie od góry do dołu i raz od dołu do góry. Na power chordzie A5 powtarzamy nasze bicie dwukrotnie. Na Cis5 strunę uderzamy raz, a na B5 uderzamy ośmiokrotnie od góry do dołu. Zobaczcie. Skomplikowanego, prawda? Gdy umiemy już nasze dwa riffy, przejdźmy może do tej charakterystycznej melodii, która przewija się na zwrotkach. Dla uproszczenia rozrysowałem Wam prostą tabulaturkę, by ułatwić sprawę. Dociskamy i uderzamy strunę trzecią na progu czwartym, a następnie
strunę drugą także na progu czwartym. Tak powtarzamy czterokrotnie. Naszym palcem wskazującym zjeżdżamy ze struny trzeciej progu czwartego na próg trzeci. Gramy dwukrotnie. Nasz palec środkowy wędruje strunę wyżej na strunę trzecią próg czwarty. Uderzamy dwukrotnie i robimy pull-off z progu czwartego na trzeci. Czyli musimy tak szybko, energicznie zabrać palec, by bez uderzania wybrzmiał nam ten poprzedni dźwięk, czyli struna trzecia, próg trzeci. I może od początku. Mam nadzieję, że w miarę jasno to objaśniłem, a jeżeli nie, to że załapaliście przez tabulaturkę. Może dla lepszego zobrazowania mojej wersji ukulele puszczę Wam fragment coveru, który mogliście już widzieć w piątek na naszym kanale YouTube. To by było wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś. Jeżeli dotrwaliście do końca tej lekcji ukulele, napiszcie poniżej w komentarzach. Ukulele to nie zabawka. Będę wiedział, jaką frekwencję mam przez cały odcinek. Jeżeli materiał Wam się spodobał i chcielibyście więcej tego typu lekcji ukulele, zostawcie łapkę w górę, to motywuje do działania. Wpadnijcie także na nasze społecznościówki, a w szczególności na prężnie rozwijającą się grupkę Ukulele Maniacy. Tam zawsze coś ciekawego się dzieje. Na dziś to tyle. Widzimy się w przyszłą niedzielę na lekcji ukulele. Trzymajcie się. Cześć!